Przez 30 lat były częścią domowego archiwum, rodzinnym zbiorem zdjęć, negatywów i slajdów. Teraz Himalaje Wandy Rutkiewicz zobaczyć można w Muzeum Śląskim. Na wystawie zaprezentowane zostaną nieopublikowane zdjęcia pionierki himalaizmu kobiecego w Polsce. W środę odbędzie się wernisarz wystawy, a już teraz kilka z nich zobaczyć możemy w materiale Pawła Jędrusika. Wanda Rutkiewicz oprócz tego, że była jedną z najwybitniejszych himalaistek w historii, także fotografowała. W Muzeum Śląskim będzie można podziwiać dokumentację fotograficzną z jej wypraw. Są to fotografie z różnych wypraw Wandy od lat 70., po lata 80. do przynajmniej lat 90., początku lat 90. -tych. Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt fotografii himalajistki, która zginęła 31 lat temu na Kańczonze. Są to prywatne fotografie, które Rutkiewicz wykonywała na własny użytek. Wystawa zdjęć to nie jedyne wydarzenie związane z górami, jakie w najbliższym czasie odbędzie się w Muzeum Śląskim. Będzie spotkanie z Janem Krzysztofem Naczelnikiem Topru. Będą spotkania z fotografami właśnie na przykład oprowadzanie kuratorskie z panią dr Katarzyną Gębowa. Ale także spotkanie z Batkiem Bargielem. Który... czyli bratem Andrzeja Bargiela, który dokumentował wyprawy narciarza. Wernisarz wystawy odbędzie się w środę o godzinie 18.00.